Witam Was serdecznie. 16:45, 18 października. Wybrałem się do lasu. U nas już były pierwsze mrozy, a więc nie liczę na jakiś szałowy wypad, ale mam nadzieję, że coś będzie. No jestem dosłownie 5-7 minut. Mam kilka ładnych kozaczków. Jednego zdrowego prawdziwka, mniejsze, większe, o nie zauważyłem, tutaj jeszcze siedzi ślimuk, trzeba go wywalić. Było deszczowo, przyszły mrozy, zobaczcie jak porozwalało grzyba, więc ja się tak tylko przelecę dzisiaj, mam nadzieję, że jeszcze coś się pokaże, chociaż już widzę, bo tutaj się zatrzymałem, żeby Wam pokazać. Tu mam takiego obgryzionego kozaka. Więc coś tam jeszcze wychodzi, ale to już prawdopodobnie ostatnie podrygi. Tu mam takiego grubasa, zobaczcie. Też bardzo, ten jest bardzo ładny. I tutaj gdzieś jeszcze widziałem takiego malucha. A więc jeszcze nawet małe wychodzą. Ale noce są już zimne dzisiaj. Samochód z rana drapałem. O, ale piękny. Przykrywamy. Ja się tutaj jeszcze chwilę porozglądam, ale nie będę Was za długo tutaj trzymał, ponieważ szkoda czasu. Chociaż czekajcie na żywca. Patrzcie, stoi jeszcze jeden tutaj, a tam już wejdę jak się rozłączę. I tutaj patrzcie, jest kolejny. No to pięknie. Ja myślałem, że nic tutaj nie będzie za bardzo już, że to już koniec. O, są dwa, ale są poobgryzane jakieś. No ale dobra. Widzimy się przy kolejnych. Przemieściłem się dosłownie 3 kroki. Tam stoi. Zaraz go Wam pokażę bliżej. Tutaj stoją dwa kolejne. Musimy się przedrzeć do tego. Jest tutaj. Tu już nic nie widzę. Ale cofniemy się kawałek. Straszny krzyczory. I patrzcie, tutaj są kolejne dwa. Ale korzeń ma duży. I nie wiem, czy dobrze widzę. Dobrze widzę, tu jest jeszcze jeden. No to w sumie miało nic nie być. Ale za chwilę będzie jaderka. Super. Tak to wygląda. Tylko trzeba się trochę naschylać. Bardzo ciężko się chodzi, bo masa liści pospadała. Ale zobaczcie, jeszcze takie ślicznoty stoją. O, wychodzi piękny grubasek, a jak się schylałem, to zauważyłem kolejnego. Naprawdę go wcześniej nie widziałem. Tak jak mówiłem, u nas w nocy już w Lubuskim pod Zieloną Górą już pierwsze przymrozki. Ja już dzisiaj rano szyby drapałem.
przed pracą. Sądziłem, że już naprawdę nie będzie nic. A to takie cuda. Zobaczcie, jak ścieżka wygląda tą, co idę. No mówię, jest już bardzo ciężko. Masa liści. No i coraz później. Więc muszę lecieć, bo mam mało czasu. Jest drugi prawusek. Łepek obiedzony. Ale one siedzą w tym pchu, zaraz znowu ktoś będzie się czepiał. Twardy. A więc prawdopodobnie będzie drugi zdrowy. Zmieniłem miejsce. Zagajnik dosyć mocno przechodzony. Ale jeszcze stoi ładny kozaczek. Dzisiaj to nie wiem, czy już mówiłem, ale to dzisiaj nie grzybobranie, ale można powiedzieć, że maraton, bo telefon tego nie oddaje, ale już się zrobiła naprawdę szarówka, niepełna godzinka, jeszcze chwila i trzeba będzie uciekać do domu. Jest naprawdę, robi się naprawdę zimno, ale tutaj mam zamiar przebiec tam do końca, no i tam będzie podjęta raczej decyzja, co i jak. Tutaj mamy ładnego koźlarza babkę. Ładny, malutki, nierozwinięty. I tutaj coś stoi, ale to chyba pomyłka? Nie, piękny grubasek. Malutki, piękny grubasek. A chwilę wcześniej koźlarz babka. Czekajcie, tu chyba jest jeszcze jeden. Nie. Tu jest jakieś tureczysko. No więc jeszcze kawałek zostało i zobaczymy, co dalej. Dalej w tym samym miejscu. Stanąłem tylko z innej strony. I kolejny. Zobaczcie, jak to się klei. Nie da się inaczej tego wyciągnąć. No niestety. I kolejny mały koźlarz. Pobiegłem jeszcze szybko na prawdziwkowy las. Zaczynają pokazywać się prawdziwki. Ale niestety, naprawdę, u mnie już jest taka szaruba, że hej, twardziutki. A więc tutaj jeszcze z 3 minuty 4, jeżeli nic nie będzie, no to muszę uciekać do samochodu. Ledwo co wlazłem. A więc szybko jeszcze lecę. Będzie głośno, bo przy samej ulicy. Chciałem nakręcić podsumowanie w lesie, ale jest już tak ciemno, że nic nie widać prawie. 18.05, a więc coś koło godziny 20. Na tym prawdziwkowym lesie widziałem naprawdę sporo wyciętych ładnych, raczej ładnych, nie wiem czy ładnych, bo nie widziałem, ale sporo wyciętych prawdziwków. I to tak ładnie wyciętych, że nie całe korzenie leżały, tylko skrawki. A więc nie wiem, miałem plany, żeby jutro zejść na warsztat. Ale jak mi się uda i plany się nie zmienią, to może się wybiorę. Polecę od razu na prawdziwkowy las. Bo prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że mogły bardzo mocno ruszyć prawdziwki. A to już ostatnia chwila, kiedy jeszcze mogę pojeździć. A więc jest szansa, że
do weekendu będą się pokazywały jeszcze jakieś tam filmy grzybowe, ale nic nie obiecuję. Żegnam się z wami, żeby tego nie przeciągać. No wpadło trochę małych, trochę większych. Bardzo fajne. Jak na godzinę 20 wydaje mi się, że mega. A teraz uciekam do domu. Żyć trochę swoim życiem. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Na razie.